Siemanko, z tej strony Bonkol. Witam wszystkich bardzo gorąco. To jest pani Anna, starszy sierżant? Nie, sierżant sztabowy. To ja w ogóle awansowałem, nawet nie wiem kiedy. Słuchajcie, przejrzałem te komentarze, tylko zapomniałem w poprzednim odcinku już o tym wspomnieć. Pytałem się, co oznacza ten czerwony właśnie wskaźnik z tą pięścią. Niektórzy powiedzieli, że to jest stres i powinienem wyposażyć swój dom, mieszkanie właśnie w kanapę oraz w telewizor. I w ogóle tutaj jest taka opcja oczywiście. Sklep online. Wchodzimy sobie tutaj w dom i możemy sobie coś zakupić. Zobaczcie, jest kanapa. Możemy kupić lepsze łóżko. Zobaczymy, ile kanapa kosztuje. 5000. Możemy sobie kupić kanapę. A jeszcze można zmienić ją. Aha, można kupić taką za 2000. Aha, to ja wezmę taki casting couch. No dobra. Kupiłem i teraz to jest telewizor. Tak, to jest telewizor. Kupimy sobie teraz telewizor za 1000. Ej, dobra, ja już szaleję, za 1100. Dodatkowo, co mogę jeszcze kupić? To jest szafa. Nie no, szafy nie. Szafę większą. Simsy, moi drodzy, to są Simsy. Mogę sobie jakiś obraz, lampkę mogę zmienić. Aha, mogę lampy zmienić. Dobra. Nie no, te są fajne. Kupujemy. Wydajemy pieniążki. Obrazy. Dobra, zrobimy sobie obraz. Taki sobie obraz strzelimy. O, jest. Co to jest? Mogę. Ej, dodatkowe jedzonko. Czekajcie, zrobimy sobie za lepszą za 300. Taka jest stylowa. Nie, nie kupujemy. Nie będziemy niezdrowego jedzenia jeść. Lodówki. No, ile nasza pani Anna je? Łóżko? O nie, czekajcie. A, dywan. Możemy tutaj dywan dać. No to taki dywan pasuje tutaj pod to. Dobra, jak łóżko, moi drodzy? 2000 mamy, możemy kupić takie łóżko. To chyba jakbym zapraszał jakiś tych. No ale w sumie łóżko by wypadało kupić. No dobra, na razie zostawiamy tak jak jest. Wychodzimy, sprawdzimy maile, nic nowego, wyjście. I jak to wygląda? Czy ja mogę tu usiąść? Czy chcesz się zdrzemnąć? Czy chcesz pooglądać telewizję? Tak. Chcę. No ale nie ogląda. Twój poziom stresu zmalał plus 15. Dobra, super. Czy chcesz się zdrzemnąć? Dobra. Jak ona śpi. Boże. Ona ma jakieś problemy chyba. Ja mam jakąś terapię antystresową dzisiaj. I już jest noc, a ja muszę iść do pracy, a ja muszę jeszcze coś zjeść. Czekajcie, czy ja mogę coś tutaj ugotować? Nie, nie mogę. Muszę coś zjeść. Dobra, stres zmalał. I ja muszę iść do pracy. Czekajcie, na szybciocha. Na szybciocha, na służbę. I nocna zmiana. Nocna zmiana, moi drodzy. Zobaczymy, co dzisiaj nas czeka. Okej, tu mamy wszystko, spoko. A czy w ogóle ten obraz? Po co mi ten obraz jest? Czy ja mogę popatrzeć na obraz? Też nie mogę. Telefon nie mogę. Co to krzesło tutaj tak głupie takie jakieś? Tutaj, czekajcie, co tu jest? Oh my god, nie widzę, kamera. A, bo te lampy teraz zasłaniają. Czy ja mogę te lampy wyłączyć, żeby oszczędzić na rachunkach? Nie mogę. No dobra, no to wychodzimy, ponieważ najważniejsza jest akcja. To was najbardziej interesuje, co? To jedziemy, moi kochani. Przygoda przygodą. Ale przestępcy się sami nie złapią. Dobra, zaraz wyskoczy nam nowa misja. Jaka jest... Pozostały czas! Nieprawidłowo zaparkowane samochody. Okej! Jak najbardziej. Tylko, że wieczorem tych samochodów jest mało, bo jest 20. No to dobra, jedziemy. Nieprawidłowo zaparkowane samochody. Jedziemy do centrum. Bo w centrum jest najwięcej tych nieprawidłowo zaparkowanych. Dobra. Możemy sobie w ten sposób kamerkę oddalić. Okej, okay, i teraz tak, ja przejeżdżam na czerwonym, bo mogę. Sprawdźmy tutaj, jak są zaparkowane. Te są chyba okej. Okay. Te są... Tu, ja byłem czerwony, przepraszam. Mogłem nie jechać. Ten nie ma świateł, czekajcie, taksówkarz nie ma świateł. Taksówkarz nie ma świateł, moment. MVPD, stop the vehicle. Co on tak stanął? Co ty, gościu, wyrabiasz? Alkomat! On dodatkowo jest pijany, moi drodzy. Jaki kurde gość. Aresztuj.
Dobra, synek, jedziesz na policję. Bagiety już pojechały z tobą. On chyba ukradł ten samochód, zaraz to sprawdzimy. Który to samochód był? Ten. Wypisz mandat. Co jest? Mandat nieprawidłowo wypisany. Przecież światła nie działają. Sprawdź numery. No i proszę, pojazd ma nielegalne tablice. I pojazd ma zepsute światła. No. 2-6 reporting. Holowanko. O matko, to dostałem nieprawidłowo. Mniejsza o to. Ty, gościu, możesz jechać, to ja już stąd spadam. Jedziemy sprawdzać, kto jest tutaj nieprawidłowo zaparkowany. Dobra, mamy zielone. Sprawdzimy, czy tutaj jest jakiś wariat, który zaparkował nielegalnie. Ci tutaj prawidłowo parkują, prawidłowo O kurde, uderzyłem, to nie ja, przepraszam, to nie ja, ja uciekam już stąd. Dobra. Powiem wam, że ta misja jest bardzo wkurzająca, bo... Dobra, skręcimy tutaj. Oni tutaj prawidłowo wszędzie stoją. Dobra, gościu, nie będę czekał. No i co? I nie ma tutaj samochodów nieprawidłowo zaparkowanych. To co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam taką misję wykonać? Kurde, to będzie długa misja. Jadę na czerwonych. Dobra. No i nie ma. O, ale to zrobiłem. Czekajcie, tutaj... Tak mi się wydawało... Nie, no tutaj są znaki, ale tutaj nie ma żadnych nieprawidłowo zaparkowanych. Spadaj. Może skręcimy tutaj w prawo. Ktoś nie miał świateł, nie zauważyłem tego. Okej. Jeśli ktoś nie ma świateł, to musimy od razu go zgłaszać na bagiety. Tutaj mają światła, są. Dobra, bo to jest taka kontrola, wiecie, to jest taki nocny rajd po mieście. Tutaj może skręcimy. No ale oni mają prawidłowo zaparkowane samochody, bo tutaj jest znak, owszem. Ale czekajcie, jak to wygląda? No okej, są zaparkowane. Nie ma żadnych, że nie wolno. Gościu, nie migaj mi tu. Ten też ma prawidłowo. No dobra, to ja może gdzieś pojadę tutaj, poza miasto. Pojedziemy tędy. No bo tam jest w ogóle noc. W nocy to oni wszyscy prawidłowo parkują, nie ma żadnych jakichś wykroczeń. Zobaczymy, zrobimy kółeczko. Tu chyba jest tunel w ogóle, ja przez ten tunel jeszcze nigdy nie jechałem. Sprawdźmy to. Tak, tutaj zaraz będzie tunel chyba. Nie, jaki tunel? Dlaczego tu jest tak dziwna? A, bo ta droga inaczej wygląda. Co tu jest w ogóle? Plac budowy? A to ciekawe. Tutaj ludzie sobie chodzą. Pewnie jakieś dziewczyny do towarzystwa. Jedziemy dalej. Dobra. Ej, mamy, musimy aresztować zabójcę, który ukrywa się gdzieś na niezamieszkałych obszarach. Przestępca najprawdopodobniej ukrywa się w lesie. Akcja! O, czekaj, ciężarówka jeszcze. Ciężarówka, nie ma świateł. Ma zepsute światła. Dobra, wstawiamy mu mandat. I możesz jechać. Go! Jedziemy! Po przestępcę!
Szaleństwo. Gdzie jest zabójca? Jest! Czekajcie, wejdę. Czy to jest on? Muszę się spytać. O kur... Nie! Nie miałem naładowanego paralizatora. Ale żyjemy. Oh my god. Czekajcie, czy... Ja mogę się ruszyć? Ja jestem wewnątrz. Oh my god, czekajcie chwileczkę. Ej, muszę jeszcze raz wyjść i wejść. Jaki fail! A byłem przekonany, że goście po prostu... Że to jeszcze nie jest przestępca. Ja byłem przekonany, że to będzie jakiś informator. Oh my god, dobra. Jesteśmy w mieszkaniu chyba. Czy to już jest mieszkanie? Tak, to już jest mieszkanie po tym. No to niestety, jestem chyba ranny w ogóle. Patrzcie, jak ona chodzi wolno. Ja, ona jest jakaś chyba niedotegowana. No dobra, na służbę. Kurde, ale wam powiem, spieprzyłem sytuację. Jejku. Dobra. Możemy jechać w Śródmieście. Let's go. Kurde, nie jest kolorowo, moi drodzy. Na Łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Sprawdźmy, czy będzie nowa misja. Mamy. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, czyli to samo. Przejedziemy. To już może za dnia tutaj złapię. Gościu, spadaj. Dobra, teraz sprawdźmy. Nieprawidłowo zaparkowane. Są tutaj jakieś? O, jest jeden. Tutaj jest znak, że nie można parkować za tym znakiem. To musimy wyjść. I teraz wypisać mu mandat. I dodatkowo odholujemy go, nie? Bo przecież nie wolno tak. No i super. Wszystkie pojazdy w pobliżu zostały odholowane. Okej. Mamy mało paliwa, ale okej, to damy radę. Czy tutaj jest jakiś nieprawidłowo zaparkowany? Tu jest chyba wszystko okej. Dobra, ale tutaj już widzę, że jest nieprawidłowo zaparkowany. Dobra. Czekajcie, w którą stronę jest znak? W tą. Dobra, tutaj teraz tego ziomeczka. Przepraszam, gościu, ale tutaj nie można stawać. Prawidłowo wykonana misja, jeszcze go odholuję. Dostał mandat. Będzie musiał się gdzieś nieźle natrudzić, żeby znaleźć samochód. No bo co, został odholowany i co, ja mam tutaj zostawić karteczkę? Panie, ale tutaj był samochód, tylko odholowaliśmy go. Szukaj pan. Okej. To teraz możemy się pobawić w jakieś dodatkowe tutaj ogarniania. Mogę sobie pojeździć na spokojnie, na takim freestylu, poobserwować, czy tutaj ktoś zaparkował. O! Tutaj nie można parkować. Tylko czy to dotyczy tego? Teraz jest pytanie, mogę tutaj dostać... No bo patrzcie, tutaj jest taki znak, że nie można parkować, tylko czy to dotyczy tego budynku, czy to dotyczy tego miejsca? Nie, prawidłowo, okej. Czyli dotyczyło tego miejsca odholowego. No, dobrze. I jedziemy dalej. Musimy sobie paliwka tutaj nabrać, ponieważ mamy mało paliwa. Gdzie jest stacja? Stację minęliśmy. Dobra, spoko. Stacja benzynowa jest na wprost. Tutaj jest. Dobra, to już pojadę. Jeszcze nawet migacz włączę. Zobaczcie, czekajcie.
O, włączyłem nawet migacz, zobaczcie. Cyk, 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 cyk. Ale w ogóle ta stacja benzynowa nie ma wjazdu. To czekajcie, gdybym chciał tak mega super poprawnie jechać teraz, to musiałbym przyjąć misję. W okolicy grasuje złodziej i odszukaj ofiary, które mogą pomóc ci w stworzeniu rysu. Akcja! Jest przestępca chyba. Czekajcie, ja muszę się, bo wiecie, to jest taka głupia. Ja wiem, że to jest przestępca, tylko on mi musi o tym powiedzieć. On mi musi o tym powiedzieć, że dorosły, koszula z długim rękawem, buty brązowe. Dobra. Jedziemy. Który to jest? Kurna, coś ty zrobił, ziom? Czy ty współpracujesz z przestępcą? Który to był teraz? O, to jest ten! Będzie do mnie strzelał! Co, może mnie zastrzelisz w samochodzie? Strzela! Wariat! No wariat, no! To ja... O matko! Który to był? Nie mogę jej przejechać. What? Wezwij pogotowie. Już to robię. Central, we need an ambulance. Ha, doskonale. Wykonaliśmy misję. Dowody zbrodni, dowody zbrodni. No i superancko. Dobra, go. No, już jesteśmy po akcji. Jedziemy po paliwo. Bo kurde, byśmy dalej gdzieś jechali, to byśmy już nie zajechali tak naprawdę. Ale to była akcja. Akcja, prowokacja. Dobra, teraz tutaj na... To już nie jadę zgodnie z prawem. Tutaj po prostu sobie jadę, tak. Zaparkujemy. Okej. Okay. Tankujemy paliwko. Paliwko zatankowane. No i jedziemy. Czy tutaj mamy jakoś nielegalnie zaparkowane samochody? Sprawdźmy to. Czu, 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 czu. Ej, w ogóle postawię sobie... Ziomek, przepraszam, wymusiłem cię chyba. Ja bym sobie tutaj fotoradary... Aha, odbiłem się jak... Odbiłem się jak piłeczka ping-pongowa. O! Ten jest nielegalnie zaparkowany. No dobra. Zdecydowanie. Wypiszemy mandat. Ja muszę zarobić, moi drodzy, na nowe meble. Holowanko? Ej, właśnie, może ja dostanę awans, jeśli będę właśnie dużo takich akcji przeprowadzał. Będę na własną rękę, nie wiem, wystawiał tutaj mandaty. Radar, proszę bardzo. Tutaj wystawię radar. Tutaj wystawię radar. O, tak, na samą. O, strzelił mu, patrzcie. Strzelił mu, kurde, zdjątko. Dobra, tutaj mamy kolejnego frajera. Ten też jest nieprawidłowo zaparkowany. Zobaczymy zaraz. Może jakaś akcja nowa przyjdzie. Odholowany i jest superancko. Dobra, tam będzie strzelał. Zobaczymy, czy zaraz ustrzeli kogoś. Ja bym sobie zbadał tego typka, tą laseczkę. MVPD, stop the vehicle. Czemu ona wysiadła? Czemu się pod... Czemu ręce? Alkomat.
Duperkę dawaj. Aha, ale... Nie. Ja ją... Nie. Wypuść. Co tak... Co? Już ci przeszło? This is the police. Poszukiwany przez policję! Sprawdź dowód. Poszukiwana przez policję. Uuuu! No to dobrze, miałem nosa. No to miałem nosa. Idziemy. Pani Jedi. Wsiadaj tutaj. Tylko tutaj kot narzygał. To tam się nie przestrasz. Dobra, już ziomek. Sorry gościu, wiesz, musiałeś czekać. Ale ja ci jeszcze tutaj holowanko. Holowanko zrobię samochodu. A ty co? A sprawdzę jeszcze ciebie, co? Może masz szczęście, może masz pecha. W pojeździe wykryto nieprawidłowości. Please get out of the car. Dowód, sprawdzimy. Dobra. Let me see your hands. Czysto. No dobra, to jakieś tam nieprawidłowości były, możesz jechać. Możesz jechać, tylko muszę teraz tak. Wypiszemy mu mandat. Dobra. I teraz może jechać. No to jedź. Ty, kim ty jesteś? MVPD, stop the vehicle. Dokładnie, tak. Alkomat, łapanka. Sprawdź numery. Pojazd nie ma świateł stopu. Please get out of the car. Dawaj, dawaj, dziewczyno. A, alkomat już był. Okej. Sprawdzimy jeszcze nakaz. Zrewidujemy ją. Dobra, fajna duperka, spoko. Zobaczymy jej dowód. Może jest poszukiwana. Nie, nie jest poszukiwana. Czyli co? Możesz jechać, ale mandacik cię nie ominie. No dobra, wypisałem mandacik. I możesz jechać. I teraz tak, kim ty jesteś, ziom? Nie wiem, możesz jechać, spoko. Wsiadamy. Sierżant sztabowy. A w ogóle zobaczmy, jakie mamy pagony. Czekajcie, F1. F2, F3. Sierżant sztabowy. Sierżant sztabowy. Halo? No? Co ja się odmutowałem? No nie wiem właśnie, kurwa, co ty stary do mnie gadasz, co za typ. No bo ktoś mnie odmutował. Ktoś mnie troluje, brodaty. Bo ja nagrywam, stary. Bo ja sierżanta sztabowego. Ja mówię, kto w grze do mnie mówi. A ja przeknąłem, daj mi mandat teraz za zniewagę funkcjonariusza. Ej, co tu się stało? Czekaj. A czemu mnie odmutowałeś, jak ja tu nagrywam, kurde? Ja tutaj sierżanta sztabowego wykoksałem już. Stary, no to ja ci nie przeszkadzam, bo ja Minecrafta idę grać, wiesz? A, dobra, spoczko, no. Kurczę, tak to jest, jak się z TeamSpeaka nie wyjdzie, moi drodzy. Dobra, spoko, nic się nie stało. Sierżant sztabowy. Okej. Wychodzimy. Czyli ja będę młodszy aspirant policji potem. Potem będę młodszym aspirantem. Tutaj są fotoradarki. Ej, on nie ma świateł, on nie ma świateł. MVPD, stop the vehicle. Tak nie wolno. Ej, w ogóle jak się kopci ten samochód. Czekajcie, sprawdźmy to. W pojeździe pojazd ma zepsute światła. Alkomat. No dobra, to ja mu wypiszę mandat i niech spada. Może jechać. Dobra, super. Właśnie trwa napad! Dostań się jak najszybciej na miejsce zdarzenia i pozwól zbiec przestępcy! Akcja! Jedziemy!
Bagiety jadą! Ucieka ktoś! Tutaj! Co tu się stało? Kim ty jesteś? Dwóch mężczyzn. Dorosły, koszula niebieska, spodnie czarne, buty czarne. Drugi mężczyzna młody, koszula szara, spodenki, czyli mężczyzna, koszula niebieska i szara. Niebieska i szara, a ty coś powiesz mi? To samo, niebieska i szara. Go! Bagiety! Gdzie oni są? Gdzie on uciekł? Zdupiaj. Niebieska i szara, niebieska i szara. Tu jest jakiś gość z niebieską. Nie, dobra, możesz iść. Gdzie on jest, kurde? Muszę odnaleźć frajera. Latarka! Mamy go! Jest przed nami chyba. Mamy go! Teaser! Stój, policja! Haha, byłem szybszy, frajerze! Tak jest, kurde. Zrewiduj osobę. Znaleziono skradzione towary, dokładnie do aresztu. Pani Anna. Gdzie jest jeszcze drugi? Gdzie jest drugi? Dobra, ciebie, frajerze, to już od razu na bagiety wysyłam. Od razu cię na bagiety wysyłam. Z tobą to nie będę się tutaj cackał. Dobra. I jeszcze drugi został gdzieś. Jeszcze drugi na drugim końcu miasta już wydupił. Dobra, to już teraz mamy broń. Latareczka. Musimy na drugi koniec miasta teraz dymać. Szybko, 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 go. Emocje! Kur... Szybciej! Co tu się stało? Co wy robicie, ty pijaku? Kim ty jesteś? Co on robi? To jest jakiś pijak! Nie można go prosić o wyjście z samochodu! Dobra, walić go. Dobra, już ziom. Fake taxi to jest. Gdzie ty jesteś? Gdzie on ucieka? Ten miał niebieską, a drugi szara koszula. Szara koszula. Czy to jest gościu w szarej koszuli? Tak, to jest on! To jest on! Nie! Kurde! No, piątka. No, co ty robisz? No. Pogotowie! Central, we need an ambulance. Tak się, kurczę, robi akcję. A tu w ogóle w tym samochodzie już mam jakąś babkę poszukiwaną przez policję. Ja muszę jechać. Ej, moi drodzy, no, ta gra się, ta postać się zacina po prostu, wiecie? Ta postać się czasami zacina, dlatego takie są problemy. Na przykład każe jej kucnąć, a ona stoi i no niestety, ta gra taka jest. Musimy ją kochać za to, że taka jest.
Wyłaź! Ale po cichu! Bo budzisz komendanta! Chodź! Pobawimy się w celi. Dobra. Wchodzimy, kończymy dniówkę. I tyle by z tego było. Koniec zmiany. Zobaczymy, jakie statystyki dzisiaj. No, dosyć dobre. 1000. Dobra, wyjście. Dobra, moi drodzy, ja kończę odcinek. Przede mną jeszcze droga do domu. Muszę zamówić taksówkę i musi nasza pani Anna wypocząć. A ja się z wami żegnam i jeżeli chcecie kolejny materiał na YouTube, to już niebawem pojawi się. Można zalajkować, można skomentować film. W opisie macie linki. Na przykład możecie kupić sobie właśnie tę grę w sklepie G2A i wejdźcie na Facebooka oraz na grupę Mocarze Bonkola. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, pa pa!